chorobową, która może występować zarówno na dłoniach, jak i stopach, jest łuszczyca. Generalnie w populacji łuszczycę ma od 1 do 3% pacjentów. Może jest to dużo, może jest to mało, to jest mniej więcej około 1 200 000 osób, w związku z czym wydaje się, że dosyć dużo. Niestety, ale około do 15% pacjentów ma łuszczycę, która jest ograniczona tylko i wyłącznie do dłoni i stóp. Wydaje się, że to jest mała powierzchnia, ale niestety zarówno dłonie, jak i stopy są tym, co jeżeli jest zajęte, jeżeli jest chore, to niestety, ale bardzo utrudnia normalne funkcjonowanie zarówno rodzinne, socjalne, jak i przede wszystkim zawodowe. Znacznie ogranicza mobilność, przeszkadza w chodzeniu, w związku z czym tutaj, jeżeli chodzi o zmiany na stopach przebiegu łuszczycy, to z reguły my, dermatolodzy, mamy bardzo duży problem. Są to zmiany, które trudno się leczą, są to zmiany, które nie poddają się często standardowemu leczeniu i tutaj poza leczeniem miejscowym również możemy stosować różnego rodzaju preparaty doustne, głównie z grupy leków immunosupresyjnych, takie jak metotreksat, czy cyklosporyna, czy acytretyna. Niestety u części pacjentów te leki również nie dają dobrego efektu, w związku z czym musimy stosować leczenie biologiczne. Jeżeli chodzi o łuszczycę dłoni i stóp, generalnie mamy dwa podstawowe typy. Może być to łuszczyca hiperkeratotyczna, która swoim wyglądem przypomina do złudzenia wyprysk przewlekły i często również tym wypryskiem jest mylona. I czasami jest tak, że pacjenci wiele lat leczą się na wyprysk, a okazuje się, że to są właśnie zmiany łuszczycowe. Drugim rodzajem łuszczycy jest łuszczyca krostkowa, która charakteryzuje się występowaniem drobnych, małych, jałowych krostek, najczęściej od strony wewnętrznej stóp, na spojeniu stopy od strony wewnętrznej. I tutaj często daje bardzo duże objawy takie właśnie świądowo-bólowe, co również przeszkadza pacjentom w normalnym funkcjonowaniu. Poza oczywiście leczeniem, o którym powiedziałam, no, które dobiera lekarz w zależności od tego, jaki jest stopień zaawansowania zmian skórnych, jakie jest odczucie subiektywne pacjenta, to oczywiście bardzo istotna jest pielęgnacja tej wrażliwej skóry ze zmianami łuszczycowymi. I tutaj wydaje się, że takim wymarzonym dermokosmetykiem jest kolostrum, czyli siara bydlęca. Jest to taki bioaktywny składnik, który wykazuje bardzo silne działanie zarówno regeneracyjne, ochronne, jak i odżywcze. Również bardzo dobrym wyborem będzie na pewno preparat, który dodatkowo będzie jeszcze zawierał oliwę ozonowaną. W związku z czym, jeżeli leczymy łuszczycę, jeżeli jesteśmy pacjentem z łuszczycą, to na pewno warto sięgnąć do preparatów firmy Farmfood i popatrzeć, czy któryś z tych preparatów przy naszym problemie nie spełniłby Państwa oczekiwań.